Na forum rynku spożywczego i handlu w Warszawie na miejscu jest nasza reporterka Anna Lercza, która porozmawia ze swoim gościem. Dzień dobry, witam Państwa ponownie z forum, na którym spotyka się branża spożywcza. Branża kluczowa dla naszego życia, dlatego przyszłam tu dziś dowiedzieć się dla Państwa, dla siebie, czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać. Z rozmów z producentami żywności wynika, że możemy się spodziewać tego, że wszystko będzie drożało w najbliższym czasie. I dlatego właśnie chciałabym Państwu przedstawić mojego kolejnego gościa, bo być może aplikacja Foodsy będzie jakimś rozwiązaniem na to, że będziemy mogli dalej jakąś żywność zdobyć niektórzy z nas. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Tak, nazywam się Mateusz Kowalczyk, jestem współzałożycielem aplikacji Foodsy, czyli takiego marketplace'u, który umożliwia ratowanie jedzenia przed zmarnowaniem. My przede wszystkim staramy się robić to, natomiast bez wątpienia, jak tutaj pani redaktor wspomniała, jesteśmy w stanie dotrzeć do tego konsumenta, który chciałby zaoszczędzić kilka groszy i faktycznie w tym trudnym czasie u podnóża kryzysu, którego chyba wszyscy już zaczęliśmy delikatnie odczuwać, jest w stanie trochę zaoszczędzić. Panie Mateuszu, czy mógłbym Pan powiedzieć, właściwie widzą bardziej, bo jak korzystam, znam Państwa aplikację, na czym polega Foodsy i w jaki sposób można korzystać z aplikacji? Jasne. Bardzo prosta sprawa. Wszyscy żyjemy w dobie smartfonów, więc nikomu aplikacje mobilne nie są obce. My mamy taką aplikację, którą można pobrać ze sklepu Google Play albo App Store. Ona jest darmowa. Tam mamy dostęp do wielu ofert, które pobliskich, powiedzmy, piekarni, kawiarni, restauracji, ostatnio nawet kwiaciarni, z których możemy uratować takie nadwyżki produkcji, tych wszystkich produktów, które nie sprzedały się danego dnia, a następnego dnia będą po prostu niezdatne do sprzedaży. Więc to jest fajna szansa na to, żeby właśnie zaoszczędzić kilka groszy i zrobić coś fajnego dla planety. Czy sklepy spożywcze też? Oczywiście, że tak. No jesteśmy tutaj na forum handlu i sektora spożywczego, więc zdecydowanie adresujemy naszą usługę też sklepom. To jest przede wszystkim też bardzo fajna szansa dla biznesów, które mogą skorzystać z takiego narzędzia jak Foodsy po to, żeby wygenerować nowe źródło przychodów, zredukować stratę i przyciągnąć nowych klientów tym, że właśnie ich proekologiczna postawa i taki uśmiech w stronę naszej planety jest czymś, co jest dla nich po prostu ważne. A proszę powiedzieć, od jak dawna Państwo działacie? Wydaje mi się, że już przeszło 3 lata. Jesteśmy na rynku, jesteśmy startupem, szybko rośniemy i z powodzeniem finansujemy, zbieramy kolejne rundy finansowania, tutaj korzystając z lokalnych inwestorów. Także jesteśmy spółką polską ze 100% polskim kapitałem, z czego jesteśmy obecnie bardzo dumni. Chcemy to robić w całej Polsce, już jesteśmy w największych miastach, natomiast docelowo to, co chcemy osiągnąć, to zdecydowanie rozwijać się na innych rynkach również. 3 lata. Czy w przeciągu tych 3 lat zauważył Pan, że na przykład w stosunku do pozostałych poprzednich lat, w tym roku zwiększyło się użycie Państwa aplikacji i więcej ludzi próbuje w ten sposób zdobyć jedzenie? Oczywiście, że tak. Co z jednej strony może wynikać z tego, że my po prostu jako biznes, jako ludzie rośniemy i rozwijamy się, więc to jest naturalne. Natomiast staram się też trochę wziąć ten czynnik gospodarczy i wydaje mi się, że ten wpływ również może być odczuwalny. To, co ja na pewno odczuwam, to przede wszystkim średni wzrost ceny sprzedanej paczki, czyli ewidentnie inflacja jest czymś, co nas dotyka. Gastronomia zwiększa ceny tego, co sprzedaje, więc no oczywiście to jest taki jeden z wielu podstawowych wniosków, natomiast to dostrzegam. Ja zauważyłam jako użytkowniczka aplikacji, że od stycznia, połowy stycznia tego roku praktycznie wszystkie paczki spożywcze znikają, tak że często nie zdążę ich złapać. No tak, no jest to w pewnym sensie wada i zaleta. Trzeba trochę się napolować, trzeba być uważnym. Paczki znikają bardzo szybko, więc no mamy dużą grupę odbiorców. Jedziemy już w stronę 1 miliona użytkowników, którzy ratują to jedzenie, więc
wszystko przed nami. Wydaje mi się, że dalszy rozwój produktu i to, co zrobimy z nim w najbliższym czasie, pozwoli nam sprawić, że być może skutecznie będzie udawało się na przykład pani ratować to jedzenie. Właśnie ciekawe, dla mnie strasznie chciałam z panem porozmawiać, bo właśnie ja początkowo zaczęłam korzystać z aplikacji po to, żeby ratować jedzenie. Finalnie w tym momencie zastanawiam się, o kurczę, nie udało mi się złapać, a dzięki temu zaoszczędziłabym bardzo dużo na zakupach. Także ten system myślenia troszkę się odmienił. Czy państwo też może w ten sposób zamierzacie komunikować klientom, że no nie tylko misja, ale też po prostu zwyczajnie oszczędność? No wydaje mi się, że przede wszystkim, bo jakby ja personalnie, prywatnie jestem osobą, która trochę nie lubi takiego bullshitu i takiego tego wszystkiego, co widzimy gdzieś tam w naszej polityce czy takiej kurtuazji. Ja lubię mówić wprost, więc wydaje mi się, że mówienie wprost do naszych odbiorców, raczej traktując ich jako po prostu mądrych ludzi, którzy myślą zarówno o jednym, jak i drugim, z różnym natężeniem, myślę, że ta szczerość odbije się w naszych wynikach. Jak pan ten nastrój, skoro nie mówimy bullshitowo, to po prostu mówmy zwyczajnie, jak pan myśli w najbliższym czasie, co się będzie działo? No, czy myśli pan, że będzie państwu rosła grupa odbiorców, czy w ogóle na co mogą liczyć ludzie w najbliższym czasie? Będziemy biednieli, czy nie zauważymy tego, że jest taka inflacja, czy nie? Jak pan to widzi? Przede wszystkim ja też tutaj nie będę polemizował z tym, co mówią specjaliści, na przykład uczestniczący w tej konferencji, bo tutaj mamy znakomitych praktyków i ekonomistów, którzy doskonale rozumieją to, co się dzieje na rynku, więc mi powtarzać ich słowa to trochę nie wypada. Myślę, że wszyscy tak w skrócie zdajemy sobie sprawę z tego, że kryzys jest realny i my jako FUTSI po prostu robimy, co możemy, żeby troszeczkę lepiej dla planety zrobić, a z drugiej strony troszeczkę lepiej dla portfela. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, no polecam, cóż mogę powiedzieć, jako użytkowniczka polecam. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.